Na sportowe emocje przy programie zaprasza jego sponsor Orlen. Jak z twojej perspektywy to wyglądało, te dwa biegi? Na pewno jeszcze nieperfekcyjne i wolne na początku, bo na treningowo dużo szybciej miałam dobieg niż tutaj. I moje międzyczasy na końcu są ok, ale początek jest średni. No, otwierasz listy europejskie po raz kolejny w życiu, więc przywykłaś już powoli do tego? Chciałam powiedz tyle i to nie było dla mnie niespodzianką, więc myślałam, że będę na tym topie europejskich list. Chociaż chciałabym się jeszcze zbliżyć bardziej do granicy 7,80 i rekordu Polski, ale myślę, że to jest dobry początek. I w ogóle nie będę narzekać. Powiedz w mocniejszej stawce, żebym chciała ścigać się na równi z dziewczynami, żeby ktoś mnie zmobilizował, a nie żebym przespała pierwsze kroki. Tej zimy będzie bardzo wiele startów. Atak na rekordowski jest możliwy. Im więcej możliwości, tym lepiej. Tak, startów nie jest aż tak dużo, bo jednak stawiamy, żeby nie być aż tak gęsto tych startów, no mniej niż normalnie, ale tak. A tak na rekord polski za każdy raz, kiedy staję na starcie. Refleks bardzo dobry, mam trochę biegu 0,139 reakcji. No reakcja, ale dobieg wolny. No, ciągle będę się tego czepiać. Czy szybkość i Skrzyszowskie nie walczy z techniką przypadkiem? Nie walczy. Wszystko jest na topie. Moja technika, moja szybkość, mój dobieg. Tylko czasami na zawodach trzeba wszystko połączyć w jedno, a nie zawsze wychodzi. A ile procent tej pi w szczytowej formie dziś widzieliśmy? Fabry! Medalista Mistrzostw Świata, pierwszy próbie mierzonej, za chwilę rozpoczniemy. No, dam z siebie maksa, ale to na pewno nie jest mój maks na ten sezon. Jak oceniasz swój sezon przygotowawczy? Po tym, co teraz zobaczyliśmy, chyba poszedł całkiem nieźle, tak nie wnioskuję? Tak, sezon przygotowawczy przeszedł bez żadnych problemów zdrowotnych i był bardzo dobry, bardzo szybki. I pokazałam to dziś i jeszcze pokażę na kolejnych startach. Poprawnie, jeśli się mylę, czy w sezonie przygotowawczym, w okresie przygotowawczym przyszło trochę więcej siłowni, bo mam wrażenie, że troszkę masy mięśniowej nabrałaś. No trochę podobnie, ale ciężary są coraz większe i są coraz mocniejsze, więc trzeba też trochę tego dołożyć. Co prawda ciągle uważam, że jestem bardzo jedna ze słabszych dziewczyn na siłowni w grupie, jakiej trenuję, więc moje wyniki i mój potencjał siłowy jest chyba jeszcze duży, bo dużo mi brakuje. Międzynarodowa ekipa była w RPA, z tego co widziałem. Jak ty się odnajdujesz z rywalkami właśnie z tego topu, jak się przygotowujesz już z nimi? Tak, teraz w Stellenbosch przygotowałyśmy się w sobie w czwórkę. Ja, Karolina, Kołeczek, Nadine Wiesel i Zoe Sedney. Na poprzednim obozie było trochę więcej, bo była jeszcze Sara Lawin, Mette Graversgaard. Teraz mam pustkę w głowie nagle, więc przepraszam. Ale myślę, że to jest lepsze, bo od siebie dużo wymagamy, dużo się od siebie uczymy. I też na tym obozie, co teraz byłam, robiłyśmy wyścigi, robiłyśmy bieg 60 km przez płotki, więc mierzyłyśmy od strzału do finiszu. Wyniki były bardzo dobre u każdej z nas. I to było dobrze, bo to dobrze nas przygotowuje na zawody, bo przynajmniej mamy już taki przedstartowy trening. Jest ulubiona hala do wygrania? Łódź! Tak, hala jest chyba moją ulubioną. Kameralna, duża publiczność, więc to czuć bardzo. Jest tylko parę eventów, więc to też fajne, że możemy się tylko na tych interesujących dystansach. Jest szybko, nie wiem. Po prostu to jest bardzo dobra atmosfera. No, rok olimpijski się zaczął. To pewnie podnosi troszeczkę ciśnienie u zawodników. Jak jest u ciebie? Do grudnia tak nie czułam tego. Znaczy nie czułam tego sezonu i tak musiałam się na nowo zmotywować i musiałam się, może to dziwnie zacznie, ale chcieć biegać i mieć tą chęć rywalizacji. Na szczęście się ona pojawiła, jak forma wzrastała, to pojawiła. No ale do Igrzysk Olimpijskich jest jeszcze trochę czasu, jest jeszcze trochę imprez, więc wiem, że one są, ale no nie myślę o nich codziennie, bo jednak skupiam się jednak na powolnym przygotowaniu, jak na każdym innym starcie. Jesteśmy w sezonie halowym, więc skupmy się na tym, co jest teraz. I właśnie jak podchodzisz do tych Mistrzostw Świata, które będą w Glasgow? To jest taki etap przejściowy, czy jednak skupiasz się na nim? No myślę, że mam tam duże szanse. Ale pewnie trzeba będzie biegać
niskim 7,80, żeby może złapać medal, co jest możliwe, bo też się poziom podnosi, ale to fajne. Dwa lata temu biegałam 60 płaską, więc fajnie będzie po prostu powiedz płotki i myślę, że będę tam w topie. Siedzą w głowie te mistrzostwa świata ostatnie. Nie, zapomniałam, no nie wiem, czy zapomniałam. Wczoraj na treningu robiłam dobiegi i uderzałam cały czas pierwszy płotek. Więc może dlatego dzisiaj był taki skaczący, nie wiem jak to powiedzieć, ale nie. Świat ma się ciebie obawiać, tak mówiąc wprost, ty wysyłasz takie sygnały samo tak, od siebie. Tak, zaczęłam od 7,85, a ty nie kończę. Utrzymamy dietę specjalną? Trochę bardziej w tym roku. To jest. Bardziej? Tak. Uznałam, że jednak coś muszę z tym zrobić. No. Zaczęłam dużo gotować. Na obozie WRPA same gotowałyśmy, więc wiem co jak jeść. I tak, i nie. Chodzi mi, że po ale prostu... Ale to słodycie zupełnie odłożone? No, teraz tak, o dziwo. Znaczy, jadłam... Da się żyć? O dziwo się teraz nie chciało. Na obozie nie jadłam. Może tam jakieś lody zjadłam zaraz czy dwa. Ale jak na mnie, to prawie nie jadłam, więc to sukces. Na zdrowie, bo miałaś zabieg, było trochę perypetii tych zdrowotnych, pewnie tak. Stresów też. No bo rok temu, więc nie, już nic, od lata nic, nic się nie działo od lutego, marca może. Więc o tym nie myślę. Robert wczoraj, to nie była wcale taka poważna kontuzja w ubiegłym roku, z lekarskiego punktu widzenia. To nie była poważna? Że nie była taka poważna, jak na takie, jak się zdarzają. No nie wiem, myślę, że zerwanie mięśni, to nie jest delikatna kontuzja. No wiem, bo sam to przeżyłem. No, więc nazwałabym to inaczej, ale powiedziałam, że bardzo dobrze z tego wyszłam. No była operacja, tak? Musiałaś przejść. Tak. Więc no nie, to nie drobiazg. Jeszcze mam pytanie, bo była długa przerwa po ostatnim sezonie. Korea, skąd pomysł, tak jak widziałem? Chciałyśmy coś w jakiś sposób innego. Jakoś nie kręci mnie Ameryka. Chciałyśmy wyjechać poza Europę i jakoś podeszliśmy na Koreę. W sumie to był bardzo fajny pomysł. Też fajnie, bo odwiedziliśmy wioskę olimpijską, gdzie moja mama startowała, więc to też był jakby super klimat i jakby fajne wspomnienie też dla niej. Znaczy ona tam nie była, ale mogłyśmy my wspominać z tego miejsca, więc bardzo, bardzo udane wakacje. Ile było czasu tam? 10 dni byłyśmy? 2 tygodnie? Nie, całe chyba 2 tygodnie. Odpoczynek był po tym ostatnim sezonie taki... Tak. Trochę intensywny na pozwiedzanie w Korei, ale później w domu trochę się leniłam, więc tak. Tutaj już cały czas Afryka, tak? 4 tygodnie w Afryce, później święto w Omanie i 3 tygodnie w Afryce, więc 2 miesiące mnie w Polsce nie było. Czy to prawda, co RFM FM podało, że ja poza olimpijskim zajmę się studiami, nauką, a nie? Gdzieś przeczytałam, że już wszyscy wiedzą, jakie studia w Znowie, a ja nie wiem, jakie w Znowie. No właśnie. Nie wiem, jakby... Jestem na sezonie halowym, będzie mi się skupić w element po elemencie, a po sezonie się skupię na elemencie życiowym. Prowokacja. Nie, chciałabym coś robić, ale no, staram się nie odbiegać tak przyszłością.